Siemanko moi drodzy, witam was serdecznie. Dzisiejszy odcinek powstaje, ponieważ dostaję już od was nie kilkadziesiąt, a już nawet kilkaset zapytań, jakiej wsi jestem sołtysem i czy w ogóle nim jestem. Dzisiejszy odcinek jest po to, aby wyjaśnić w końcu tą zagadkę. Ale zanim odpowiem wam na to pytanie, zapraszam oczywiście serdecznie do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału. Lecimy po 100 tysięcy, już niewiele brakuje. Mam nadzieję, że pomożecie mi go dobić. Lecimy. Słuchajcie, sołtys to nazwa, która powstała bardzo, ale to naprawdę bardzo spontanicznie. Wcześniej bawiłem się troszeczkę podróżami. Nawet nie powiem, że podróżowałem, nazwę to zabawą, ponieważ gdzie ja byłem tam? Tu jakiś Mediolan, tu jakaś Jordania. No, dużo tego nie było. No i okej, jak ktoś powie, że ja nawet tam nie byłem, co on tam gada? No, wiadomo, fajne miejsca, ale biorąc się za kanał podróżniczy, musisz w dzisiejszych czasach dać od siebie coś więcej, typu, nie wiem, przejechać cały świat w 80 dni na stopa, czy Afrykę na hulajnodze. Znam takie przypadki, więc powiem wam, komu ja miałem zaimponować fotką spod Duomo. Chyba się ze mną zgodzicie. No i te podróże robiłem tak bardziej dla fanu niż dla zasięgów. Nie wiem, dokumentowałem sobie to najpierw na Instagramie, potem tam trochę na TikToku. No, ale jak wpadłem na ten lubelski content, na ojca, wujasa z Lubelszczyzny, mówię, kurde, trzeba było się jakoś nazwać. Na początku nazwa to było, uwaga, Fingers Crossed Travels. Ja jak teraz to wymawiam, łamię sobie język. I tak było podczas jednego z pierwszych moich wywiadów w radio, gdzie pani przekręciła nawet tą nazwę, a dziewczyna na Krupówkach, która podbiła sobie zrobić ze mną fotkę, nawet nie pamiętała, jak ja się nazywam, bo nie potrafiła tego wypowiedzieć. I tutaj lampeczka się zapaliła. Nie, no trzeba coś bardziej przyziemnego. I tak zostałem samozwańczym sołtysem Lubelszczyzny. Tylko samozwańczy sołtys Lubelszczyzny, trochę przydługa nazwa. Skróciłem do sołtys Lubelszczyzny. Ludzie, którzy mnie spotykają, zagadują i tak krzyczą sołtys. Dwa najczęstsze przekręcenia. Wójt Lubelszczyzny albo sołtys Podlasia. I mogłem się nazwać wójtem, burmistrzem, radnym, ale sołtys jakoś tak swojsko, wiejsko zabrzmiało, jakoś tak podczas jednego z live'ów chyba jakoś wspólnie z widzami ustaliliśmy tak i w pewnym momencie zmieniłem we wszystkich social mediach, bo i na Instagramie i zaraz powstał kanał na YouTube, no to tam wszędzie się nazywałem sołtys Lubelszczyzny. A czy mam jaką wieś pod sobą? Nie! To po prostu spontaniczna nazwa. Nie jestem sołtysem, jestem takim samozwańczym sołtysem Lubelszczyzny, a może już całej Polszy. Polski. Nie mylmy z Polszą. Dbajmy o nas piękny polski język. Więc kochani, tak to właśnie wygląda. Odpowiadam na pytania. Pochodzę spod Łukowa na Lubelszczyźnie. Nie mylić z Łukową, niedaleko Biłgoraja, bo to też się wam widzą nieraz myli. I bardzo się cieszę z tego miejsca, gdzie jestem, gdzie mogę was bawić, rozśmieszać i poprawiać humor w tym szarym, ponurym świecie. Żartuję, życie jest piękne, nie ma co się smucić, moi drodzy, a ja mam zamiar je wam tylko umilać i upiększać humorem. Więc, moi drodzy, sołtys to tylko nazwa, wymyślona nazwa, ale fajnie się przyjęła, nie bójcie się. Oj, uchowaj panie, żebym miał jakąś wieś miał pod swoją opieką, bo pewno by im się krzywda stała. A może nie? A może jakbym dostał całą Lubelszczyznę, to Lubelszczyzna byłaby jeszcze od morza do morza? Tego się nie dowiemy. Pozdrawiam was serdecznie, życzę wszystkiego dobrego, zdrówka przede wszystkim i widzimy się w kolejnych odcinkach. Hej!